Witajcie. W tym filmiku chciałabym Wam przedstawić moją propozycję makijażu na święta, na świąteczny czas, na Wigilię. Jak wolicie, jeśli poszukujecie makijażu bardzo klasycznego, z kreską eyelinerową, z delikatnymi, jasnymi cieniami na powiece, ale błyszczącymi, uwaga. No i przede wszystkim z czerwonymi, lekko bordowymi, burgundowymi, tak bym to nazwała, ustami, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Na twarzy mam nałożony podkład Make-up Atelier Paris FLW 2NB w fluid wodoodporny. Pod oczami, czyli ogólnie sińce oraz te najważniejsze punkty rozświetliłam kremowym podkładem, bardzo delikatnym i lekkim z Kroana Ultra Foundation kolor JH. Na sińce, słuchajcie, rewelacyjny, najlepszy korektor jaki znam. Twarz obruszyłam dwoma pudrami. Anti-shine z Kroana, czyli puder ryżowy mocno matujący, a pozostałe partie twarzy Dermacolor Light, to jest również puder z Kroana, ale bardzo dobrze zmielony, po prostu idealny właśnie na twarz. Nałożyłam bazę, baza z Essence I Love Stage, płynna. Ona, słuchajcie, prezentuje się jak błyszczyk, ale naprawdę świetnie sprawdza się na powiekach. Za tą cenę rewelacyjny produkt. Teraz przystępuję do nakładania cieni. Pierwszy cień, dzisiaj ogólnie cienie, słuchajcie, aż trzy rodzaje marki Catrice. Catrice na pewno znacie. Pierwszy kolor taki wypiekany, Vanilla Sky Ride, tak się nazywa, numer 030. I to jest taki cień ogólnie wypiekany, którego możemy nakładać i na sucho, i na mokro. I szerszym pędzelkiem z Maestro 320 rodmia 12. Nakładam ten cień. On tak... Fajnie, może nie tyle, że błyszczy, ale on jest taki perłowy, satynowy, naprawdę bardzo ciekawie prezentuje się na oku, no i przede wszystkim fajnie rozświetla. Tak jak widzicie, nakładam go wewnętrznym kąciku oka oraz w miejscu pod brwią. Odrobinę również przejeżdżam na powiekę dolną. No, a przede wszystkim właśnie w tych miejscach, bo zależy mi, żeby to moje oko było naprawdę rozświetlone, takie delikatne. Kolejnym cieniem, którego użyję, to jest taki najjaśniejszy cień. To jest też akurat wersja testerowa, ale z Catrice Absolute Eye Color zestaw czterech cieni i mnie interesuje tutaj ten. On jest również w takiej gamie złotawej, czyli ogólnie ten mój makijaż jest taki złotawy, ale delikatnie. Delikatnie złotawy, jeśli można tak po prostu go określić. I ten cień również takim ruchem dociskającym nakładam od wewnętrznej części oka. Tak do tego miejsca. Czyli one, te cienie, które nakładam, one są podobne do siebie, ale jednak efekt będzie po prostu widoczny. Uzyskam takie delikatne przejścia gradienty. I trzeci cień z Catrice Absolute Eye Color, to jest taka seria cieni, kolor 420. I ja Wam go dokładnie pokażę, jak on się prezentuje, nawet Wam zrobię zbliżenie. Bardzo fajny cień, może nie tyle, że brokatowy, taki metaliczny, no po prostu uważam, że jest bardzo fajny i naprawdę ciekawy, przedstawia się na powiece. I ten cień pędzelkiem H60 Sakura nakładam również ruchem dociskającym na pozostałych partiach powieki. Głównie tutaj widzicie, nakładam wszystko na powiekę ruchomą. Na nieruchomej zafunduję sobie troszeczkę ciemniejszy kolor. O, okej, tyle tego cienia wystarczy. Ja jeszcze nim troszeczkę przyciągnę dół powieki, dół mojego oka. Okej, tyle jego wystarczy. I tak jak już wspomniałam, teraz sięgam po cienie ciemniejsze i nimi po prostu lekko właśnie przyciemnił mój makijaż. Ja korzystam z palety Make-up Atelier Paris z zestawu 5 cieni, ale oczywiście może być każdy inny cień, może w takim odcieniu. To nie jest koniecznie brąz, ale to jest taki mysi kolor taub, niektórzy tak go tutaj określają. O, ten dokładnie. Czyli coś, ni to brąz, ni to szary, wymerdany kolor, że się tak wyrażę. I pędzelkiem do smoki. Tego też Catrice, gdzie dzisiaj jest Catrice na tapecie. Pędzelek z wosia naturalnego, taki do smoki. I ja tym pędzelkiem takim dosyć zbitym, bo on nie jest mocno rozczapieżony. On nie nadaje się typowo do rozcierania. Ale właśnie o to mi chodzi. I ja tym cieniem i tym pędzelkiem po prostu przyciemniam tutaj moją kość nad powieką ruchową i tylko typowo właśnie tutaj od zewnętrznej strony. Za chwilę sięgnę po jeszcze inny pędzelek, którym to po prostu rozetrę
Dokładnie, ale na ten moment po prostu chodzi mi, żeby tym pędzelkiem pozaznaczać te wszystkie miejsca. Lekko dojeżdżam naprzód, ale naprawdę bardzo delikatnie, bo chcę właśnie, żeby ten makijaż był taki jasny. Nie był przesadzony z ciemnym, bo ciemne kolory możemy, prawda, korzystać, wykorzystywać i nimi malować sobie oczy na wszelkie inne okazje. A na taki świąteczny czas warto, żeby było wszystko umiarkowane. Przede wszystkim nasz makijaż. A wygląd bardzo elegancko. Dobra, nie przesadzam. Teraz sięgam ten trochę ciemniejszy cień. I nim dosłownie też bardzo, bardzo tutaj malutko. Skromnie bym tutaj powiedziała. Tylko i wyłącznie przejeżdżam właśnie bardziej w załamaniu powieki. I tym też jeszcze kolorem podkreślę dolną powiekę. Za chwilę się zmienia pędzelki. Zmieniam pędzelek na króciutki, grubiutki, czyli taki ścięty i właśnie tym kolorem, którego teraz używałam, podkreślam dolną powiekę. Na długości 3/4. Z tą dolną powieką w zasadzie już nic więcej nie będę robić. Żadnej kreski na jej kredką mocnej jej rysować nie będę, więc w zasadzie tak to by mogło być. Sięgam po kolejny cień brązowy z tego samego zestawu z Catrice, zestawu 4 cieni i będzie mnie interesował ten brąz. Nie, o, właśnie to. Nie chcę, żeby mi się tutaj wywalił. I ten kolor, tym samym pędzelkiem zresztą też z Catrice, troszeczkę po prostu przybrązowię mój makijaż oka, ale naprawdę też tylko i wyłącznie delikatnie, żeby nadać taką po prostu jeszcze poświatę. Pędzelkiem do rozcierania ze Sigma Blending E25 w krótkiej wersji. Jeszcze wykańczam mój makijaż. No i przede wszystkim trochę tutaj to wszystko też jednak rozcieram. Po narysowaniu kresek eyelinerem żelu oraz po wytuszowaniu dwukrotnym rzęs pora na pozostałe elementy twarzy. Przede wszystkim na święta tak mi się kojarzy, że każda z nas pragnie wyglądać promiennie, świeżo, chociaż jesteśmy zawalone robotą i bardzo przemęczone. To chcemy po prostu, aby ten blask nas tak emanował, dlatego teraz kolej na rozświetlenie twarzy. Ja twarz rozświetlę pudrem takim rozświetlającym, nagłuszczającym do twarzy i ciała Belle. Jego niestety nie ma już w produkcji. Nie wiem, dlaczego marka Belle zrezygnowała z tak rewelacyjnego produktu, ale to jest po prostu... Niektóre firmy kosmetyczne takie irracjonalne działania podejmują. Ja miałam 0,1 w takim odcieniu, to Wam nic nie powiem, ale każdy inny puder nabłyszczający również będzie fajny, na przykład z Kruana Paletan albo po prostu W7 Candy Floss, to jest coś takiego. I ja pędzlem 155 Maestro, to jest jeszcze stara wersja, gdzie Maestro było z właśnie naturalnego, ten pędzel. To jak widzicie, aplikuję ten puder rozświetlający na twarzy. Pewnie będziecie się dziwić, że w tych wszystkich miejscach, nie tylko na kościach policzkowych, na szczytach kości, ale również tutaj w tym miejscu, czyli pod oczami, dlatego słuchajcie, że to miejsce też bardzo fajnie wygląda rozświetlone. Po prostu fajnie wygląda rozświetlone. Ciekawie, dobrze prezentuje się na zdjęciach, ale to widzicie, ja nie nakładam olbrzymich ilości, ton tego pudru, tylko po prostu w miarę to delikatnie czynię, tak żeby efekt był jak najbardziej uzyskany, natomiast żeby to wszystko nie było przesadzone. O. Faktycznie może na tych kościach troszeczkę więcej, a w pozostałych miejscach tak nie wystarczy. Jest to bardzo fajne. Tym samym produktem rozświetlam łuk Cupidyna, czyli to miejsce, bo wiem, że usta będą odgrywały też znaczącą rolę tutaj w tym całym wizerunku, więc trochę tak palcem, żeby po prostu lepszy efekt uzyskać, nakładam w tym miejscu. Teraz konturuję twarz. Twarz konturuję pudrem brązującym marki Gosz. Takim orzałowym kolorze. Szybkim, energicznym ruchem.
żeby go nie przesadzać. Nie przesadzać, żeby nie przesadzać i nie nakładać jego za dużych ilości. O, tak jest poprawnie. To co ważne, nie na kościach, tylko pod żuchwą. To się nauczyłam. Tego akurat nauczyłam się na szkoleniu u Krolana. Pana Dominika Cruz, to jest główny wizerzysta artystyczny marki właśnie Krolan. O, to było akurat bardzo fajna i cenna tutaj, myślę, wskazówka z jego strony. I po bronzerze czas na róż. Róż będzie marki Sleek. Ja mam oczywiście wersję testerową, ale nie potrzebuję opakowań, jeśli po prostu mogę nie przepłacać. I ja mam w kolorze 935. On wydaje się bardzo intensywny, ale do całości myślę, że będzie współgrać pędzelkiem Sakura. Jego nabieram ten róż, lekko otarłam o dłoń, po prostu, żeby nie było za dużo jego na pędzlu. Po różu kolejna usta. Usta niestety moje są troszeczkę nadszarpnięte przez zimę, ale to co? W pierwszej kolejności obrysowuję je. Ja akurat mam konturówkę z Essence. Może być każda inna w czerwonym kolorze. Albo takim burgundowym. Po obrysowaniu ust konturówką przystępuję do malowania ich pomadką. Pierwsza pomadka będzie z Bourjois. To jest taka nowa seria Rouge Edition numer 14. Kolor burgundowy, taki jaki poszukiwałam. I pędzelkiem z Maestro właśnie do malowania ust ze złotej kolekcji. Nakładam tą pomadkę. Od zewnętrznej strony moich warg. Teraz sięgam po kolejny kolor. Tym razem będzie to pomadka z Catrice. Seria Ultimate Color 80. Piękna, krwista czerwień, która będzie idealnie tutaj współgrać z tym moim kolorem Bordeaux z Bourjois. I tak na środek ust, ogólnie dla rozświetlenia, na środek warg nakładam ten jaśniejszy kolor. Wykończony makijaż przedstawia się następująco. Zawinę na bok moją grzywę, żebyście dokładnie widziały i widzieli. Czyli mamy wytuszowane podwójnie rzęsy, no i przede wszystkim pomalowane usta, wykonturowana twarz, nałożone, prawda, wszystkie dodatkowe kosmetyki, które uważam, że są, no, warto zastosować w tym makijażu. Mam nadzieję, że moja propozycja świąteczna przypadnie Wam do gustu, czyli jeśli poszukujecie takiego makijażu z akcentem czerwonym, bordowym na usta, to mam nadzieję, że to jest coś dla Was. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia wkrótce w kolejnym filmiku.